Cześć, dzień dobry. Mamy nowych mistrzów olimpijskich w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego Remco, Evenpool i Kristen Faulkner zdobył złote medale, oboje w różnym, ale oboje w tak samo imponującym stylu. Najważniejsze jest jednak to, że wyścigi szosowe rozgrywane w Paryżu były świętem kolarstwa, promocją kolarstwa. Wizerunkowo zagrało to genialnie. Ja nazywam się Marek Niemiec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wiecznowym kolarstwie. Kolarstwo na Igrzyskach Olimpijskich jest najważniejszym wydarzeniem przełomu lipca i sierpnia. A dla wielu konkurencji, najważniejszym wydarzeniem czterolecia. Czy tak jest w przypadku kolarstwa szosowego? Ach, trudno powiedzieć: na pewno nie jesteśmy już w czasach, w których kolarze szosowi traktują złoty medal olimpijski jako coś dodatkowego. Myślę, że tutaj pewnym, pewną podpowiedzią jest to, że w zasadzie w tym momencie o czołowe lokaty rywalizują zawodnicy i zawodniczki którzy urodzili się już w czasach kiedy kolarstwo szosowe zawodowców po prostu na igrzyskach olimpijskich było bo przypominam, że zawodowcy rywalizują od Atlanty od 96 roku, wcześniej rywalizowali amatorzy to też wszystko ewoluowało wcześniej mieliśmy jazdę drużynową na czas na 100 km została ona zastąpiona przez jazdę indywidualną i przez kolarstwo górskie, to wszystko, tak jak mówię, ewoluowało obecnie. Jeśli chodzi o szosę, mamy po prostu wyścigi ze startu wspólnego mężczyzn i kobiet oraz jazdy indywidualną na czas mężczyzn i kobiet. I wszystko wskazuje na to, że yy, największe gwiazdy, yy, jeśli tylko właśnie kalendarz im. Pozwala lub charakterystyka trasy im odpowiada, traktują wyścig olimpijski bardzo poważnie. Jest to tak samo jak z Mistrzostwami Świata, no bo wiadomo, w różnych latach różni zawodnicy ze względu na charakterystykę trasy nastawiają się na rywalizację o tęczową koszulkę. Jest to w jakiś tam sposób optymalne. Myślę, że sytuacja, w której w roku olimpijskim Mistrzostwa, Igrzyska Olimpijskie miałyby rangę Mistrzostw Świata, wiele by to ułatwiło. No, bo <laughs> mamy teraz sytuację, że są Igrzyska Olimpijskie, a e, za nieco ponad dwa miesiące są Mistrzostwa Świata. E, no i to troszkę temat rozmywa. Tak czy inaczej, dla zawodnika takiego jak Remko Eventpool, <laughs> 24-latka, e, to był bardzo, bardzo ważny cel i Remko go osiągnął. Co więcej, e, wśród mężczyzn, jako jedyny, w historii osiągnął cel, którym jest zdobycie, jest wygranie wyścigu ze startu wspólnego i jazdy na czas wcześniej zrobiła to London z Jart, Pan Morsel w dawnych czasach, w dawnych czasach 30 lat temu na oko. W każdym razie, w każdym razie nie, to jest, nie to jest clue. Clue jest takie, że mieliśmy świetne wyścigi. Wyścig mężczyzn, wyścig kobiet, oba były znakomite. Oba były różne. Oba rozegrane według nieco innych scenariuszy. W obu o zwycięstwie decydowało co innego. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że w, zarówno w jeździe na czas, jak i w wyścigach ze startu wspólnego znaczenie miały defekty. No i należy sobie zadać pytanie, dlaczego one się wydarzały. Raczej zawodnicy i zawodniczki nie jechali na jakimś wyraźnie lżejszym sprzęcie, czy nie ryzykowali z doborem opon, więc no bo ścigają się co do zasady na lekkich, szybkich tublessach przez większość sezonu i myślę, że tutaj znaczenie miało, miała miejskość rundy, zmienność na wierzchni, bruk, ale też być może, mimo tego, że zapewne te trasy zostały odkurzone no to i posprzątane, no to jednak właśnie w centrum miasta... Gdzieś tych, nie wiem, jakichś odłamków bruku, odłamków asfaltu, jakichś drobnych, nie wiem, szkiełek, mikrożwirków i tak dalej jest gdzieś więcej niż po prostu na szosach poza miastem, i w takich sytuacjach trzeba się z tym liczyć, jeśli chodzi o ręko Event Pula. Jeśli chodzi o jazdy na czas, to Tarling miał, miał defekt, wiele zawodniczek miał defekt, polki miały defekty. Jeśli chodzi o Event Pula ze startu wspólnego, no to było blisko dramatu, ale ponieważ na kilka kilometrów przed metą, gdy Remko samotnie zmierzał, po złoty medal złapał gumę ze względu na brak łączności radiowej. Nie wiedział, jak dużą ma przewagę, w związku z tym też no, wdała się w tę wymianę roweru pewna nerwowość. Skrzętnie zaplanowany scenariusz, kiedy Remko wygrywa wygrywa medal olimpijski na customowo pomalowanym rowerze Ty też tutaj się rozjechał, ponieważ Metę przekroczył na rowerze zapasowym, ale paradoksalnie logotypy Specialized, S-Works i Rowal były widoczne jeszcze lepiej na ikonicznym zdjęciu tuż za linią Mety. Zresztą okazuje się, tutaj przechodzę troszkę do tej części wizerunkowej, okazuje się, że Remko wiedział co chce zrobić, wiedział co chce pokazać. On co też pokazuje, że on marzył o tym mistrzostwie olimpijskim. Tak czy inaczej, jego charyzma, jego postawa, jego radość, jego gesty, jego wzniesienie do góry roweru tuż za linią mety, na tle wieży Eiffla, to będą jedne z najbardziej ikonicznych zdjęć pochodzących z tych igrzysk. Wielki faworyt, wybitny zawodnik, geniusz, Sportu wygrywa w sposób przekonujący, w sposób wielki yy, i cieszy się w jednym z najbardziej ikonicznych miejsc na świecie. To jest, to jest wielkie, tak? To, jest, to trudno sobie wymyślić większą promocję kolarstwa poza tym, co oglądaliśmy w ogóle w czasie tych wyścigów, ponieważ no, scenaria Montmartre'u, scenaria katedry, tłumy kibiców, dzikie tłumy kibiców, architektura Paryża, to powalały z nóg po prostu, to nie można sobie wyobrazić piękniejszego wyścigu w piękniejszej scenerii i czegoś, co jest większą promocją kolarstwa jeszcze tak rozegranego, gdzie o zwycięstwie faktycznie decydują najwięksi. To jest ikoniczne. Tak? I, I to rozwiewa, oczywiście, tutaj muszę zrobić nawias, bo chciałbym powiedzieć, że to rozwiewa te wszystkie narzekania o tym, że kolarstwo jest sportem niszowym. Z drugiej strony mówimy tutaj o stolicy Francji, o Igrzyskach Olimpijskich. W wielkiej aglomeracji, które same w sobie gromadzą tłumy kibiców w zasadzie na każdej konkurencji, gdzie ta atmosfera, momentami toksyczna ze względu na no, mocno narodowo nastawionych kibiców francuskich, jest dziwna, ale generalnie ta atmosfera sportowego święta jest wielka. I przede wszystkim mówimy o kraju, który ma Tour de France, mówimy o kraju, narodzie, dla którego, który ma największy wyścig kolarski na świecie dla którego ten wyścig kolarski jest ikoną kultury, jest częścią kultury masowej, w związku z tym to, że tych ludzi tam było tyle oczywiście ma swoje jakieś tam e, uzasadnienie, e, natomiast po raz kolejny po Glasgow e, widzimy tłumy kibiców, widzimy no, tak wielu ludzi przy trasie, że w zasadzie ciężko zapewne jest im to oglądać, oni chłoną atmosferę, jest to po prostu promocja, promocja kolarstwa. Nawet jeśli na tej promocji kolarstwa i na tych pięknych widokach gdzieś umknął nam. Ten konkretny moment tego konkretnego przyspieszenia Event kamera wróciła do niego chwilkę później. Warto tutaj podkreślić, że Event wygrał dzięki dobrej taktyce drużynowej, mimo właśnie tam też defektów Kraks, chaosu, to poniekąd ten atak Ewola był przygotowany przez jazdę Van Aerta, mimo tego, że drużyny było, były czteroosobowe Belgowie, Holendrzy, Duńczycy pojechali drużynowo. W kwestii radia, myślę, że radio nie miało tutaj bardzo dużego znaczenia, raczej brak radia nie miał dużego znaczenia, jeśli chodzi o przebieg wyścigu. Większe znaczenie miało, miało to, że peleton był nieliczny i drużyny były nieliczne, bo tak naprawdę no, Ewenpool realnie wygrał po takim około 40-kilometrowym ataku, już widzieliśmy. Kilka, kilkanaście razy event pula wygrywającego wyścigi po 40-kilometrowym ataku. Widzieliśmy Pitkoka po wygrywającego wyścigi po 40-kilometrowym ataku. Widzieliśmy Pogatara wygrywającego wyścigi po 40-kilometrowym ataku. Nawet kilka lat wcześniej Filipa Gilberta. Widywaliśmy taką sytuację na wielkich turach w ostatnich latach, kiedy kolarze ścigają się nie na ostatnim. Podjedzie tylko na przed, od przedostatniego albo przed, przedostatniego podjazdu idzie selekcja i gaz. Kolarstwo w ostatnich latach się zmieniło. Być może y, miało na to, w, miał na to wpływ faktycznie y, to, że z drużyny kilka lat temu zostały zmniejszone, bo ta bardziej ofensywna jazda jest widoczna i na wielkich turach mamy nie dziewięciu, tylko 8 zawodników. Y, w, klasykach też zawodników jest mniej na tygodniowych wyścigach też jest mniej więc generalnie generalnie jest tak że te wyścigi trudniej jest kontrolować, a kiedy jest maksymalnie czwórka, to w ogóle jest jeszcze trudniej kontrolować. Ale ten scenariusz, właśnie z Event Poolem odjeżdżającym, um, odjeżdżającym na 40 km metą nie jest niczym niespotykanym. E, pokazał gigantyczną dyspozycję, jakby Van Aert, Van Der Poel, oni nie byli w tak topowej formie, jak był, y, jak był Remko nie dali rady, mimo że podjęli swoją próbę w swojej akcji. Wygląda na to, że Van Aert faktycznie kontrolował Van po to, żeby Remco mógł odjechać, co jakby z, drugiej, z innej strony jakby pokazuje, że no Belgowie byli w stanie tutaj ten konflikt ego największych zawodników jakby ogarnąć, więc tutaj też szacunek dla nich. No i skończyło się właśnie zwycięstwem wielkiego, wielkiego Remco Eventpula. Zasięć jeśli chodzi o wyścig kobiet, no to tutaj mieliśmy troszkę inne emocje ze względu na istotny udział Polek. No, wielka szkoda. Kraksy, która podzieliła peleton, na skutek czego została Katarzyna Niewiadoma. Wielka szkoda, defektu Martylach, która była z przodu i była w grupie, z której potem poszły ataki decydujące o zwycięstwie. Ona potem Katarzynie Niewiadomej pomogła. Katarzyna Niewiadoma z kolei no, na mecie we łzach, bo no, ewidentnie tutaj zabrakło tego. Tego szczęścia, tej czy dyspozycji dnia, czy tego szczęścia danego dnia. No i, i wynik, być może walka o medal odjechała, bo była w świetnej formie. Zresztą realizatorzy, jakby. Międzynarodowego przekazu telewizyjnego. No skupiali się na tym jej pościgu, wyraźnie pokazując, że to jest zawodniczka, której sytuacja jest ważna nie tylko dla nas, ale dla międzynarodowej publiczności. Ósme miejsce, tak zwane miejsce punktowane. Myślę, że Katarzynie, nie wiadomo, i na miejscach punktowanych nie zależało. Ona jechała po medal, zwłaszcza, że miała nogę. Tak się złożyło. no Cóż, cóż poradzić. Z przodu Lotte Kopeki próbowała przeskakiwała. Ewidentnie to też nie był w 100% jej dzień. Marianne Voss jechała super aktywnie, ale to też nie był jej dzień. To był dzień Kristen Faulkner, która pojechała koncertowo, która zaatakowała no, zgodnie ze wszystkimi. Zgodnie ze wszystkimi prawidłami sztuki kolarstwa, atakując po zakręcie, po przejechaniu przez most, gdzie zmienia się wiatr, gdzie można faktycznie spróbować zrobić przewagę. Blanka Wasz z kolei no, próbując ją gonić, zeszła ze zmiany. Kiedy Blanka Wasz zeszła ze zmiany, ani Woz, ani kopek nie. Kopeki nie pogoniły, i Faulkner przejechała przez metę w przeciwieństwie do Remko, jechała absolutnie do końca, jechała nawet chwilę dalej za linię mety. Nie miała tego momentu celebracji jak Remko, no bo z tyłu jednak był pościg. I jakby intensywny finisz, Wos, kopeki, wasz z, z tej grupy, z której uciekła Faulkner, dla Amerykanki, tej zawodniczki, bardzo dobrej, ale trochę z drugiego szeregu, to jest niewątpliwie gigantyczny sukces. Z kolei Wos i kopeki są w gronie pokonanych, tak jak w gronie pokonanych jest Katarzyna, nie wiadomo, no, ale taka była sytuacja wyścigowa. Tak ten wyścig się ułożył, wygrała zawodniczka znakomita znakomicie w tym dniu dysponowana Folkner była po tej stronie która dyktowała warunki, która decydowała decydowała o przebiegu wyścigu, zatem czapki z głów dla mistrzyni olimpijskiej Jonathan Wouters z, z, IEF, z grupy IF no płacze płacze niemalże ze szczęścia to jest wielki sukces dla niego zatem piękne wyścigi, no, trzeba jeszcze podkreślić bardzo dobrą jazdę Francuzów w wyścigu mężczyzn dwa medale Madua, który jako jeden z nielicznych dał jakiekolwiek zmiany Remco Ewenpulowi i najdłużej utrzymywał mu się na kole i z grupy pościgowej Laporte trzeci także moi drodzy to było wielkie święto kolarstwa, a w tym tygodniu zaczynamy emocje związane z kolarstwem torowym, tam też polskie Akcenty, być może nawet szanse medalowe. Ja najbardziej czekam jednak na wyścig na 4 km, który jest pokazem technologii. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.